Tak, możemy? Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy opowiedzieć o bezużytecznych testach za dokładnie 230 milionów złotych. Krótka historia. 28 grudnia zeszłego roku. Minister zdrowia wysyła zlecenie do Rady Przejrzystości. To jest taka rada złożona z ekspertów, profesorów. Warunkiem nie tylko jest znajomość tematu zasiadania w tej radzie, ale również te osoby nie mogą mieć żadnych związków z firmami farmaceutycznymi. Zleca, żeby ta Rada Przejrzystości wydała stanowisko, opinię w sprawie refundacji testów. To są takie testy combo, testy na w jednym, testy na COVID-19, grypę i wirus RSV. To wszystko się dzieje przed Sylwestrem. 2 stycznia spotyka się Rada Przejrzystości i podejmuje decyzję. Dokładnie przyjmuje stanowisko Rady Przejrzystości z dnia 2 stycznia. Szanowni Państwo, tego stanowiska nigdzie nie ma. Nigdzie nie zostało opublikowane. Ani na stronach ministerstwa, ani na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest utrzymywane w ścisłej tajemnicy, pokazujemy jako pierwsi. W tym stanowisku Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o ten test, o którym przed momentem mówiłem, to chodzi o test na COVID, na grypę i na wirus RSV. Głównym powodem, jak czytamy w tym stanowisku, jest słaba czułość tego testu. Ten test ma czułość od 50 do 90%, co oznacza, że tak de facto chory, jeśli użyje tego testu, może raz mu wyjść, że jest chory na COVID, a raz tak na dobrą sprawę, że na grypę, a innym kolejnym razem może mu wyjść, że jest chory na wirus RSV. Co robi minister zdrowia? Minister zdrowia okazuje się, że wyrzuca przewodniczącego Rady Przejrzystości i następnie Narodowy Fundusz Zdrowia 9 stycznia, więc kilka dni później od razu, wydaje decyzję z upoważnienia ministra zdrowia o refundacji tych testów. Jak się okazuje, testy są po 34 zł refundowane. W aptece te testy możemy zakupić za 10-12 zł. I dlatego dzisiaj przed Państwem stajemy tutaj opowiedzieć o tym wszystkim, bo wydawało nam się, że ta część wydawania publicznych pieniędzy na bezużyteczne maski i respiratory się skończyła. Okazuje się, że się nie skończyła. Pandemia się skończyła, ale politycy PiS-u dalej wydają publiczne pieniądze jak swoje. Nie patrząc na opinię profesorów, ekspertów, ludzi, którzy chcieli od tego pomysłu odwieźć ministra zdrowia. Szanowni Państwo, myśleliśmy, że czas pandemii zatrzymał wszystkie niejasności związane z tym ministerstwem. Tych niejasności, nierzetelnego wydawania środków publicznych było bardzo wiele. Niektóre z nich z posłem Jońskim określaliśmy jako przekręty. I szanowni Państwo, wydawało nam się, że przede wszystkim należy słuchać głosów ekspertów. Głosu ekspertów, którzy mówią, że coś jest wartościowe albo coś jest bezwartościowe. Coś należy finansować ze środków publicznych, a czegoś nie należy finansować ze środków publicznych. Nie mogło być tak i nie powinno być tak, że minister zdrowia, który nie jest lekarzem, jest kapitanem, sternikiem i wszystkim innym. To on ma Radę Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby oceniała, czy jakaś technologia medyczna jest korzystna, czy jest wiarygodna, czy też nie. Takie pytanie zadał i Rada Przejrzystości udzieliła ministrowi Niedzielskiemu bardzo krótką odpowiedź. Ta procedura i jej finansowanie są niezasadne. To jest w stanowisku, które pokazał Państwu poseł Joński. Chciałbym, Szanowni Państwo, powiedzieć, o co chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, że ktoś, jakiś producent konkretny, chce, żeby jego produkt był kupowany, mimo tego, że nie spełnia konkretnych norm jakościowych. Bo Szanowni Państwo, w tej opinii, którą dzisiaj przedstawiliśmy, jest napisane, że zgodnie z opinią Instytutu Roberta Kocha, to jest niemiecki instytut, testy immunoenzymomatyczne mają czułość na poziomie 50
od 50% do 90%, a ich swoistość to 75%. Czułość to wykrywanie infekcji, swoistość to jakiego wirusa dotyczy ta sprawa. I szanowni państwo, w tej sytuacji, kiedy Rada Przejrzystości mówi ministrowi, 230 milionów to są mi pieniądze wyrzucone w błąd, w błoto, jeżeli będziemy wydawać te pieniądze publiczne na testy. W kraju, w którym brakuje na wszystko. W kraju, w którym za chwilę będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i będziemy zbierać pieniądze, może kolejne 100 milionów, może 120, może 150. A minister lekką ręką, bez opinii ekspertów, chce wydać, już wydaje 230 milionów. Będziemy żądać pełnej informacji w tej sprawie i pełnych wyjaśnień, dlaczego odwołano również przewodniczącego Rady Przejrzystości, pana profesora Rafała Niżankowskiego, który gwarantował niezależność tej rady. Wtedy, kiedy wydał decyzję, która nie spodobała się ministrowi, został wyrzucony przez tego ministra, nie tylko z tej funkcji, ale również innych. Szanowni państwo, tutaj chodzi też o zdrowie ludzi. Te testy antygenowe, okazuje się, zresztą to w stanowisku możemy przeczytać, mają czułość około 50%. Cytuję, wartość w granicach 50% oznacza niewiarygodność wyników. Chodzi o zdrowie i chodzi o ogromne pieniądze. 230 milionów to jest kwota, jaką w zeszłym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ludzie w całej Polsce chodzili, zbierali pieniądze, a tutaj w ministerstwie, tak na dobrą sprawę, w ciągu 10 dni podejmowane są decyzje w oparciu o chyba bardziej przekonania polityczne niż ekspertów i ludzi, którzy się na tym znają, o wydaniu w tym roku takiej kwoty. Dlatego też żądamy ujawnienia pełnych informacji, jaka firma sprzedaje te testy Combo, to są testy właśnie na COVID-19, na grypę i na wirus RSV, żeby wszyscy to wiedzieli i żeby minister się wytłumaczył, dlaczego odwołał przewodniczącego, profesora, który gwarantował tą niezależność. Włos na głowie się jeży, że po tych wszystkich aferach z pandemii jeszcze ktoś myśli o tym, żeby wykorzystywać publiczne pieniądze do takich zakupów. Tej sprawy oczywiście również nie zostawimy. Publikujemy stanowisko, chociaż muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj byliśmy od rana na kontroli poselskiej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby się zapytać, dlaczego nie przedstawiają opinii publicznej, dlaczego wszystkie stanowiska są, ale tego akurat nie ma na stronie internetowej i usłyszeliśmy, że być może będzie w ciągu 14 dni. Sprawę chce zamieść pod dywan minister zdrowia, tak de facto on za to od początku do końca odpowiada. Nie zgadzamy się również na odpowiedź, jaką wczoraj Ministerstwo Zdrowia wysłał w związku z publikacją również pani redaktor Watoły w Gazecie Wyborczej, gdzie twierdzili, że to chodziło o inne testy. Mamy stanowisko, nie da się już nic oszukać, chodzi o te testy, chodzi o testy combo, chodzi o te testy antygenowe i ta opinia Rady Przejrzystości jest negatywna. Szanowni państwo, stanowisko Rady uznaje się za niezasadne zakwalifikowanie tego produktu. Ćwierć miliarda złotych. Znowu ktoś na bezczela. Znowu ktoś tylnymi drzwiami. Znowu ktoś bez opinii ekspertów próbuje zarobić na jakimś produkcie, którego czułość, swoistość jest niewiarygodna. Pytanie jest następujące. Dlaczego to robią? Dlaczego to robią w roku wyborczym? Za kilka miesięcy, bo już na jesieni, ta władza, która panicznie boi się kontroli poselskich, boi się informacji publicznej, ukrywa informacje. To, że brak jest tego stanowiska na stronach agencji, jest tego tylko przykładem. Komuś na tym bardzo zależało. Minister podejmuje działania wbrew ekspertom. Czy to jest normalne? Będziemy żądać im pełnej informacji. Będziemy żądać wyjaśnień w tej sprawie w Sejmie, na komisjach sejmowych. Będziemy żądać dokumentów oraz transparentności całego tego procesu. Dlaczego akurat ministrowi Niedzielskiemu na tej sprawie tak zależało? Kto do niego przyszedł? Kto lobbował? I jakie prawdziwe intencje się kryją za tą kwestią? Dziękujemy. Jeśli są pytania z państwa strony, to... Prosimy o doprecyzowanie w tej opinii. Ona się odnosi do konkretnego produktu, czy w ogóle do testów combo jako zbioru testów.
też lekarze nam mówili, że potrzebują takiego narzędzia, że czasami działają po omacku. I odnośnie tej kwoty, ponieważ to było 12,34, czy tej 34 zaś doliczone, to jest jako usługa wykonania tego testu, w przypadku przychodzi testu wydawania. W tym stanowisku mamy jasną informację, że Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne zakwalifikowane świadczenie opieki zdrowotnej test wykonywany w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych w etiologii wirusowej test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2, grypa A plus B, RSV jako świadczenia gwarantowanego. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że te testy antygenowe nie dają takiej gwarancji. Lekarze mówią jednak o testach laboratoryjnych, które dają gwarancję. Wyobraźmy sobie, że ktoś kupi 10 takich testów. Raz mu wyjdzie, że jest chory na grypę, raz na COVID, a raz na wirus RSV. No nie można sobie na to pozwolić. Co prawda, Rada Przejrzystości zaproponowała taki program pilotażowy, ale to jest całkowicie odmienna sytuacja od świadczeń gwarantowanych. I proszę zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Przed Sylwestrem minister wysyła i oczekuje, że Rada Przejrzystości zbada w ciągu, tak na dobrą sprawę, no w ciągu Sylwestra i wyda opinię natychmiast. Skąd Rada ma posiadać takie informacje? To, że producent pisze na ulotce, że według jego informacji skuteczność 90%, nijak się ma później do tego, co się dzieje. Więc na to zwracamy uwagę i wydaje nam się, że jeśli jest powołana taka Rada Przejrzystości, jest Rada Ekspertów, składająca się z 20 ludzi, którzy wiedzą, co kupować, bądź nie, no informują o tym, co kupować, bądź nie kupować, no to minister jest od tego, żeby tego słuchać. Oczywiście może podjąć osobiście decyzję, ale powinien wytłumaczyć opinii publicznej, ale na pewno nie pozbywać się tych osób, które zwracają mu uwagę i mówią, nie rób tego. A on wolał zwolnić i podjąć swoją decyzję. Dlatego, mając doświadczenia w tym budynku, co się działo poprzednio z tymi aferami, z tymi pieniędzmi, no żądamy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a tym razem ogromne pieniądze. Panie redaktorze, Rada Przejrzystości w ogóle zakwestionowała tę metodę, jako metodę rozpoznania, czy ktoś jest chory na COVID, czy jest ktoś chory na grypę. Sugeruje, to co powiedział pan poseł Joński, pilotaż, ponieważ te wyniki, które zebrała, nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że to nie będzie tak jak z rzuceniem monetą. Albo masz grypę, albo masz COVID. Natomiast z punktu widzenia, a mają to być testy, z których będzie korzystała ochrona zdrowia, musi być pełna jasność. I odpowiedzialny lekarz, wtedy kiedy ma pacjenta i który ma mieć operację, kieruje takiego pacjenta na testy laboratoryjne. I poprzez testy laboratoryjne stwierdza, czy ma ktoś COVID, czy nie. Czy stanowi zagrożenie dla innych pacjentów, czy też nie. Minister Niedzielski chce wydać 250 mln zł na produkt, który jest kwestionowany, a reakcją na zakwestionowanie jest zwolnienie kogoś, profesora. Znaczy, to nie jest państwo Niedzielskiego. To nie jest państwo PiSu. To jest nasze 250 mln zł. I ja bym chciał, żeby moje pieniądze, moje podatki ktoś wydawał w sposób racjonalny. Niedzielski w tej sprawie jest w problemie. Jest kandydatem PiSu, o czym się mówi coraz częściej, na posła z Poznania. Robi swoją kampanię i być może chce zrobić dobrze jakiemuś producentowi. A naszym zadaniem jest zbadanie tego procesu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego mu tak gigantycznie na tym zależało? Że poświęca również swój jakiś autorytet, który jeszcze gdzieś tam ma i podejmuje działania całkowicie nieracjonalne z punktu widzenia finansów publicznych i zdrowia pacjentów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest, no proszę Państwa, jeśli w aptece możemy kupić test antygenowy za 10-12 zł, mówię o tym typie combo, i sami go wykonujemy, no to musi zastanawiać, dlaczego tutaj jest za ponad 30 zł. My uważamy, że to pan minister powinien tutaj stanąć i wytłumaczyć, dlaczego. Dlaczego taka kwota, skąd i kto jest producentem tego wszystkiego. Więc
te pytania dzisiaj zadajemy publicznie, no, żeby pan minister nie chował głowy w piasek, nie chował tego stanowiska i nie udawał, że tematu nie ma, bo tu chodzi naprawdę o ogromne pieniądze. Cała Polska zbiera taką kwotę przez cały rok w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czego jakby kulminacją jest finał. A pan minister Niedzielski bez opinii ekspertów wydaje taką kwotę, bo ma takie swoje widzimisię. Bo ktoś do niego przyszedł, ktoś go przekonał, ktoś się uśmiechnął. Szanowni Państwo, żyjemy w państwie prawa, gdzie powinny obowiązywać jakiekolwiek procedury. Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji to nie jest jakieś widzimisię. Ona ma swoje uprawnienia, ma swój statut, ale również powstała w oparciu o dyrektywę unijną, dyrektywę o przejrzystości, że pieniądze publiczne muszą być wydawane rzetelnie i w oparciu o wiedzę medyczną, a nie w oparciu o to, kto akurat do Niedzielskiego wszedł i którym wejściem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Można otrzymać kopię tej opinii? Mogę... Chyba, że zdjęcie. Może pan zdjęcie, bo nie mam z niego...